Cześć, witajcie w kolejnym unboxingu. Po dłuższej przerwie znów dostałem paczkę. Tym razem jest to taki troszeczkę mystery box, gdyż dostałem tą paczkę od zaprzyjaźnionego serwisu sklepu, dokładnie Eneko. Tak, dzisiaj w tle będzie też maskotka, czyli piesek. Będzie się też przyglądał temu unboxingowi. Będzie ciężko, ale postaramy się, by było znośnie. Tą paczkę dostałem, tak jak mówiłem wcześniej, od zaprzyjaźnionego serwisu Eneko. To jest sklep internetowy, gdzie można kupić różne gadżety z anime, mangami i tym innymi podobnymi na czele. A ta paczka będzie zawierała słodycze japońskie. To jest taka paczka kawaii box, tak zwana. Sklep Eneko będzie takie dystrybuował i będzie można sobie taką paczkę też zakupić. Nie wiem kiedy, nie gryź tej paczki. Tak, no i trzeba będzie ją rozpakować, sprawdzimy co jest w środku. W środku ma być bardzo dużo smakołyków. W tym odcinku będziemy tylko rozpakowywać, nie próbować. Czy będziemy próbować, to się okaże. W każdym razie zobaczycie co jest w środku. Ja mam nadzieję, że też będę w stanie zidentyfikować co jest w środku. Dobra, bo dużo gadam. A wszyscy są ciekawi co jest w środku, bo sam jestem ciekaw co jest w środku. Jest bardzo ciekaw co jest w środku. O, takie moje unboxingi. Uciekaj. Będą ciężkie, jest fajnie nie rzucać. Mam nadzieję, że nikt nie rzucał tej paczki w ogóle z zewnątrz. No to jest taki fajny kartonik z logiem Eneko od sklepu. Dobra, trochę niezbyt dżentelmeńsko to otworzyłem. Bardziej jakbym był bardzo głodny i bardzo chciałbym zjeść to, co jest w środku. Tak sobie jeszcze tak prawym nożem. O, ten. Dobra. Okej, okay, na samym wstępie mam jakiś list, który zapewne trzeba będzie sobie sprawdzić, przeczytać. Okej. Okay. Dziękujemy za zakup jednego z naszych pierwszych przedpremierowych Nekoboxów. A, Nekoboxy. W taki sposób. Okej. Okay. Jestem przedpremierowym tutaj unboxingerem. Czy to nam się mówi. Mamy nadzieję, że rzeczy, jak i słodycze znajdujące się w paczce, przystworzą się uśmiechu na twarzy. Nekobox to nie tylko słodycze, które przyleciały do nas bezpośrednio z Japonii, a także drobne gadżety. Oficjalnie Nekobox startuje od października. Pierwszym osobom, którym uda się kupić Nekobox, dostaną od nas specjalne upominki. Także już niebawem, zacierajcie rączki, jeżeli spodoba wam się to, co będzie tutaj w środku. Od października będzie można to już zakupić na stronie. Okej, okay, no to lecimy z koksem. Folia bąbelkowa i tutaj mamy kopertkę zapewne już z pierwszą rzeczą. Mamy tutaj adres strony, gdybyście nie wiedzieli jaka to jest strona, to już wiecie. A my ją rozpakowujemy. To będzie gadżet, raczej gadżet chyba jeszcze przed słodyczami. Ojej, znowu nie muszę. Troszeczkę ciężko. O tak, to są gadżety, zdecydowanie, nie zauważyłem. Okej, okay. Mamy shurikena z Naruto. Bardzo fajny brodaczek, powiem szczerze. Jak najbardziej do kluczy pasuje. Fajny, fajny. Jest dobrze zrobiony, nie będę go na razie odbierał. Być może niektóre z tych rzeczy będą do wygrania, zobaczymy, co zdecyduje. Później mamy z Dragon Balla Goku. Jako taki plastikowy... plastikowa taka przypineczka. Więc się przygląda, tak. Dalej mamy z Naruto Sasuke. Sasuke już z obydwoma Sharinganami. To jest najfajniejsze na razie, powiem szczerze. Kolejny broloczek, mam już od nich trzy broloczki, super. Do kluczy, do portfela, do czegoś jeszcze na pewno się myśli. Fajnie, fajnie. Nie. Może pokażę ten bliżej. Z obydwu stron taki sam. Fajny, naprawdę, bardzo fajny. A na koniec jest coś takiego, nie? To akurat otworzę. Kapelusz chyba, tak, to jest kapelusz, nie wiem czy z One Piece'a, kapelusz Luffy'ego, nie mam pojęcia, bo nie oglądałem. W każdym razie to jest jakiś kapelusz, to jest łańcuszek w formie kapelusza. Fajny, bardzo pomysłowa rzecz, powiem szczerze, nie widziałem tego nigdy na stoiskach konwentowych, żeby coś takiego było w sprzedaży. O. Spoko. Także podsumowując, jest kapelusz jako breloczek, jedna przypinka, druga przypinka. Raz trzecia przypinka. Dwie z Naruta, jedna z Dragon Balla i chyba, ale nie jestem pewien, z One Piece'a. Nie wiem, czy to jest czapka, którego jest bohaterem, na pewno nie Luffy'ego, bo on miał słomianą czapkę. No, breloczki właśnie. No, nie przypinki, co ja gadam, to są breloczki faktycznie. Dobra. Teraz czas na danie główne w formie bufetu szwedzkiego. Będziemy sobie wybierać rzeczy. One są tutaj
tutaj wszystkie zapakowane w japońską gazetę. To jest bardzo fajne. Jak już w wcześniejszym unboxingu mówiłem, dla Polaka takiego, co do Japonii nigdy nie dotarł, nawet taka gazeta jest gadżetem japońska, dosłownie. O, to jest tego tutaj. Pozostawimy to w pudełku i będziemy po prostu po kolei wyciągać. Okej. Okay. Pierwsza rzecz to jest coś takiego. Zapewne jest to przekąska w formie mięsnej. Jakaś, nie wiem, jakiś bekon czy coś. Ciężko oczywiście czytać, kiedy nie zna się kanji, hiragany. Cóż, nutka! Tak, ten pies się nazywa Nutka. Pierwsza rzecz to suchy bekon. Następna rzecz to już chyba coś podobnego jadłem z moją narzeczoną. To jest chyba coś w formie flipsu. Taki duży flips, ale jakim smaku? Nie wiem, w każdym razie ta postać, która jest tutaj, przypomina Doraemona, jak się ten kot nazywał, w każdym razie bardzo popularnego kota, ale to chyba nie jest on. To jest w formie flipsów, więc taka przekąska w formie flipsa. Tutaj mamy kolejną przekąskę, taką bardzo podobną do poprzedniej. Tym razem jednak jest to ciastko takie. Takie ciastko, takie, nie wiem, coś jak murzynek u nas, ciasto może, coś w tym deseń. Też malutka, fajna przekąska, bardzo ładne opakowanie. Dalej mamy coś bardzo malutkiego, jest to cukierek po prostu, najzwyklejszy w świecie landrynek, jak to się u nas mówi, czy tam, nie wiem, nie, wait, to jest guma, to jest chyba guma balonowa, ale czy jest ona kwaśna, nie wiem, zapewne jest, pewnie coś jak szok, coś a la szok, jedna sztuka, a ja, że jabłkowa, to szanuję, bo bardzo lubię jabłkowe. O, to jest ciekawe, nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś suchy makaron. Suchy makaron? Jak to smakuje? Ciekawe. Kurde, ciekawe jestem, jak to wszystko smakuje. Alright, dalej. Znowu mamy tego flipsa. Chyba w tym samym smaku. Piesek, bardzo cię proszę, zachowaj troszeczkę kultury. Okej, okay. To jest to samo. Dalej mamy znów... Aha, to nie jest to, co przed chwilą brałem, czyli to nie są te takie makaroniki w środku, takie jak ośmiolice, tylko to jest jakiś papirus do jedzenia chyba, nie wiem. W środku jeszcze jakiś sos jest do tego, Jesus. Matko, Japonia ma tych różnych rzeczy, to jest szok, to pewnie jak tam się wchodzi do sklepu typu Biedronka tam, tylko że japońskiego, to dział słodyczy, o Jezus, chyba z pół kilometra ma. To już jedliśmy, o, to z... Zaraz, co to było? To nie był makaron czasem, jak w zupkach chińskich, tylko że z przyprawą i to się jadło tak bez gotowania. Coś chyba to było takiego. To było i to było bardzo dobre. To było jedno z najlepszych rzeczy przy Nihon Boxie, czyli ostatnim boxie, jaki rozpakowywałem. Było spoko. Okej, okay, to jest coś podobnego do tych takich, co się na ogniu, pianek takich, co się na ogniu podgrzewa i się później je tam przy ognisku, jak się tam jakieś straszne historie opowiada, czy coś, to się je te pianki. To by było chyba to. Ciekawe, czy to jest to. W każdym razie jest to pianka jakaś. Next. A to nie mam pojęcia, co to jest. To jest tak, że nie widzimy, co jest w środku. To jest jakaś panda. O, to jest jakaś panda. W środku jest ciasteczko w tym kształcie tej pandy właśnie. Teraz złapię zoom, złapał zoom. Jest to zapewne po prostu kruche ciasteczko, ale znów nie wiemy, o jakim smaku. Mogliby po prostu jakieś owoce obok pokazać, czy coś, to by było łatwiej dla obcokrajowca. Następne są cukiereczki, takie słodziutkie, małe cukiereczki w formie gwiazdeczek, takich trójwymiarowych gwiazdeczek. I one są w różnych kolorach. To są zapewne cukiereczki, coś podobie... Czego? W sumie to nie kojarzę, żebym w podstawówce, w szkole i w ogóle w przeszłości jadł coś podobnego. Nawet nie ma firmy, to są po prostu takie chyba wyjęte z jakiejś paczki całej, takie kawalątek wyjęte z paczki całej. Śmieszne te owoce, te słodycze są. O, żelek wreszcie. Jest i on, żelek. Żelek w formie ślimaka chyba, albo kawałka ślimaka, albo samej jego muszli. Zapewne będzie to żelek o smaku, nie wiem, może truskawkowy, albo winogrono, no nie wiem. Opakowanie mówi, że winogronowy, bo jest koloru takiego winogronowego, a tutaj mamy kolor czerwony, bardziej w formie truskawki. Nie wiem. Dobra. Kończy nam się powoli już ta paczuszka. Dalej mamy znów tą pianeczkę. Piankę, tak. Tą piankę do ogniska. Są już dwie do ogniska, więc już na patyk można kłaść. A dalej mamy jeszcze coś, co jest nie wiadomo czym. I może na antenie teraz chociaż to odpakujemy, żeby było ciekawie i spróbuję to, co to jest, bo nie mam pojęcia. A że jest to małe, to zjemy to naraz, razem z pieskiem i razem z Kasią.
Nie piesek, na razie nie ty. Odejdź. Tak, odejdź. To są jakieś kuleczki, bardzo małe kuleczki. To się chyba na raz bierze do buzi albo pod język. Nie wiem, takie kiedyś leki były pod język, co się wkładło. Dobra, ja sobie to spróbuję teraz. I pogryzę od razu. O! Dokładnie. To smakuje dosłownie jak te leki, które się pod język wkładało za dawno. Nie wiem, czy teraz w dzisiejszych czasach takie leki jeszcze są, ale były. I to dosłownie jest takie słodkie jak te leki. Piesek, nie, piesek, nie wiem, czy to w ogóle poczujesz to. O, gryzie nawet. Jak pies mógł pogryźć coś takiego małego z takimi szponami wielkimi? No, dziwne, dobra. Tam jeszcze Kasię zaraz powie komentarz, ale lecimy dalej. W każdym razie smakuje jak Oscillus Lococimus, czy jakoś tak się nazywały te leki. Trzeci snack o innym smaku tym razem, bo jest zielone opakowanie, wcześniej były czerwone. Tak, czerwone. Więc kolejny trzeci snack. I te snacki są naprawdę bardzo dobre. A że są w trzech różnych smakach, to jestem happy, bardzo jestem happy. Dalej mamy tapsy jakieś, nie wiem, na stres, czy może na ból głowy, czy ewentualnie na lepsze samopoczucie. Chociaż w kształt powiedziałby coś innego. Tego. No, ale to są zapewne zwykłe czekoladowe cukierki, takie jak MMMsy coś. Zapewne, ale nie będziemy teraz tego spakowywać. I mamy tu już końcóweczkę. Zostały nam chyba dwa cukierki, to nie, jeszcze coś będzie. To jest cukierek, to na pewno nie jest guma balonowa, to jest w tym przypadku cukierek. Cukierek z kotełem takim tym, świątynnym kotełem takim. A drugą rzeczą jest też cukierek i to jest już taki typowy landrynek, bo czuję. Truskawkowy, typowy landrynek. Oczywiście japoński. A to, że japoński, to prestiż. To nieważne, że mamy u siebie w sklepach też takie cukierki za parę groszy. Tu chodzi o prestiż. O, kurde. Okej. Znowu mamy te cukiereczki, te takie pod język. Tym razem z Einsteinem. Nie wiem dlaczego akurat z Einsteinem, który ma na domiar złego zakryte oczy znakami zapytania. Nie wiem, co sugeruje ten obrazek. Chyba, żebyśmy po tych cukierkach poczuli się tak zwariowani jak on. Okej, i jeszcze mamy tutaj takie oto małe upominki. Aha, dobra, jest jeszcze, o kurde, jest jeszcze ogromny kawałek kabanosa. Dosłownie, to jest, ja nie mówiłem, znaczy może źle powiedziałem wcześniej, a o ile mówiłem, tutaj w tej paczce nie tylko słodycze, po prostu przekąski japońskie. No i to jest właśnie taka prawdziwa przekąska, taka naprawdę przekąska dla, nie wiem, chyba dla albo bardzo chudego człowieka, albo bardzo, bardzo małego dziecka, bo któż by się... Może nie tyle co najadł, albo w ogóle poczułby taki kawałek kabanoska. Ale dobrze. Znaczy dobrze, w sensie... jako forma taka ciekawostki, że coś takiego jest w sprzedaży. Takie maluteńkie kabanoski. Dla dzieci, albo dla swojego smakosza, który tam sobie czasami lubi coś przegryźć. Dosłownie przerzucić pomiędzy zębami i połknąć. A na koniec Akiba King jakiś jest QR kod. Może ktoś sobie chce ten QR kod sprawdzić, to ja sobie tu fokusnę. No, to zapewne jest jakiś sklep z tymi właśnie może słodyczami. I cóż, to chyba wszystko. Tak, to wszystko. Odstawimy na bok na razie śmiecie, które za chwilę pójdą gdzieś dalej. I przesypę teraz może wszystkie te słodycze jeszcze, żeby zobaczyć jaka jest skala tej całej paczki. O, taka jest skala całej tej paczki. Cóż, pudełko jest no dużo większe, ale to wiadomo... Przekąski to przekąski, no tutaj liczy się to, że w ogóle one są z Japonii, to jest w ogóle już samo w sobie, że mamy te przekąski w Polsce, które są japońskie. Jak powącham to opakowanie i pomyślę sobie, że one są z kraju kwitnącej wiśni z drugiego końca świata dla nas, to już czuję jakiś tam mały prestiż. W każdym razie, poza oczywiście tymi smakołkami były gadżety, o których wspomniałem wcześniej. Tak wygląda ten Eneko. Nie mam pojęcia, ile on będzie kosztował. To już musicie śledzić na stronie eneko.pl. Tak, za przyjaźnionego serwisu. Zresztą widzicie często te logo, jak są inne filmy moje. Ja się bardzo cieszę, że zostałem wyróżniony i miałem możliwość jako jedna z pierwszych osób zobaczenia, cóż to będzie w ogóle. Zachęcam Was do zamawiania. Nie wiem, czy już można. Być może już można. Trzeba wejść na stronę, zobaczyć. I spróbować coś takiego sobie do domu zamówić i zobaczyć, jak smakują, bo powiem Wam szczerze, już jestem może nie tyle co doświadczony, ale miałem już styczność z japońskimi tymi słodyczami z innych boksów i są to naprawdę ciekawe wariacje, także takich rzeczy w Polsce raczej nie kupicie, przynajmniej w połowie, no bo nie mówię o cukierkach tam jakichś, ale takich rzeczy jak te tutaj, czy te jak to, o to jest w ogóle
genialna rzecz, to nie zobaczycie czegoś takiego w Polsce. Także mam nadzieję, że film się spodobał. No cóż, zobaczymy się już w następnych materiałach, czy to będzie zapowiedź sezonu, czy Anime Express News, nie wiem, zobaczymy, co czas pokaże. Do zobaczenia, tymczasem dzięki za uwagę, cześć.